sali narożnej Zamku Średniego odbył się koncert muzyki klasycznej, w którym zagrali Justyna Stripling, kontrabas, Ewa Iwanowicz, fortepian oraz Tadeusz Korpal, kontrabas i fortepian. Urzekające dźwięki zabrały nas w wiele miejsc i porwały publikę na chwilę daleko w nieznane. Posłuchać mogliśmy zarówno panią Justynę Stripling w duecie z Ewą Iwanowicz na zmianę z Tadeuszem Korpalem oraz solowy występ Ewy Iwanowicz. Więcej na temat koncertu opowiedziała nam Justyna Stripling. Nazywam się Justyna Stripling. Wspaniałe, publiczność rewelacyjna, pełna uśmiechu, pełna radości. Z chęcią przyjmowała to, co chcieliśmy przedstawić, także jesteśmy zadowoleni. Przypadkiem tak naprawdę. Przez 6 lat w szkole podstawowej grałam na skrzypcach, jednak nie był to mój instrument. I pani profesor Daniela Wojtułowicz zaproponowała mi zmianę i naukę u swojego męża, u pana Tadeusza Korpala, właśnie na kontrabasie. Miał być to pierwszy rok próbny, żeby zobaczyć, czy faktycznie to będzie mój instrument. No i okazało się, że jest. I tak zostało. No póki co zamierzam skończyć studia, dopiero zaczynam tak naprawdę, ale no jeszcze dokładnie nie planuję. Zobaczymy, co życie mi przyniesie, no może filharmonia, może opera, może nauczanie, zobaczymy. Naprawdę jeszcze nie planuję, nawet nie wiem, w jakim mieście skończę. Jest to dosyć wyjątkowy instrument i teraz już i tak coraz częściej grają kobiety na nim, ale póki co nie jest ich wiele. Bardziej jest to popularny instrument dla mężczyzn, jednak mam nadzieję, że to się zmieni, że będzie coraz więcej kobiet, które będą grały na tym pięknym instrumencie. No cóż, ma niską barwę, różni się tak od tych popularnych instrumentów, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jest to instrument warty poznania. Wydaje mi się, że przetrwa. Mimo wszystko, znaczy uważam, że do tej muzyki trzeba dojrzeć. Jest to ciężka muzyka, ale mimo wszystko piękna. Trzeba w to włożyć serce i naprawdę zrozumieć ją, żeby ją docenić. Ale jednak mimo wszystko, no trochę to trwa, tak? Muzyka klasyczna jest z nami od wieków, więc wydaje mi się, że nie ma prawa tak naprawdę zaginąć. Czy wrócicie jeszcze do Malborka? Mam nadzieję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztul, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.